Bardzo mi miło powitać Państwa na popołudniowej sesji czwartego Białostockiego Forum Kognitywistycznego. Przed nami trzy tematy, czterech referentów i jako pierwszy wystąpi dr Łukasz Lamża z UJ-u i podobno nadal będzie mówił o interfejsach, ale nowy tytuł brzmi Umysł naprawdę rozszerzony. Zapraszam. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Myślę, że tytułem wyjaśnienia nie jestem kognitywistą, nie jestem filozofem umysłu, więc zaproszenie przyjąłem z niejakim wahaniem. Natomiast punkt zahaczenia i punkt wyjścia jest chyba taki, że w miarę staram się śledzić to, co się dzieje w technologii. I ponieważ z wykształcenia jestem filozofem, także śpieszę uspokajać, jestem porządnym, cywilizowanym doktorem filozofii, więc pojawiła się okazja, żeby zastanowić się nad tym, co czytam na co dzień. Czytam o tym, co się dzieje nowego w świecie technologii. Bardzo interesują mnie interfejsy mózg-komputer. Więc pomyślałem sobie, o świetnie. Więc przyjadę z tym, co mam. Czyli plan jest taki, że podzielę się z Państwem bardzo luźnymi, nieusystematyzowanymi pomysłami, myślami. Więc zostawię też dużo czasu na dyskusję. Myślę, że nie zajmę zbyt wiele czasu. Chętnie przyjmę uwagi, krytykę i tak dalej. Proszę to potraktować jako luźne notatki. Człowieka, który mimo wszystko wie więcej o technologii niż wie o filozofii umysłu czy kognitywistyce. No i cóż, jak to wszystko będzie wyglądało? Na sam początek zastanowię się nad tym, co mam na myśli, kiedy używam terminu umysł i co to by właściwie znaczyło słowo rozszerzony. Więc pozwoliłem sobie zmienić tytuł wystąpienia właśnie dlatego, że kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, nad tym terminem umysł rozszerzony, który mi się bardzo podoba, postanowiłem zadać sobie takie pytanie, co właściwie musiałoby się stać, żebym był skłonny zgodzić się, że naprawdę doszło do rozszerzenia umysłu w jakiś, powiedzmy sobie, nietrywialny sposób. Więc przy okazji pokażę kilka rzeczy, które moim zdaniem są mimo wszystko trywialnym rozszerzeniem umysłu i zastanowię się nad tym, co to by znaczyło, że doszło do rozszerzenia rzeczywiście nietrywialnego. Przykładowa typologia stanów umysłu, to zresztą się wyjaśni samo przez się. Trzecia część będzie najdłuższa. Interakcja i rozszerzenie stanów umysłu, dlatego że podzielę to tak sobie roboczo na dwie różne rzeczy, które się dzieją na styku mózgu i technologii, mianowicie interakcja z mózgiem. To jest coś, co się dzieje często, budzi duże emocje, budzi dużo zainteresowania. Interfejsy mózg-komputer to jest forma interakcji mózgu z technologią. Natomiast niekoniecznie rozszerzanie, a zwłaszcza rozszerzanie stanów umysłu. No a na końcu zadam pytanie, czy mogą w ogóle w toku oddziaływania mózgu z komputerem, z maszyną, z technologią, czy mogą się narodzić zupełnie nowe stany umysłu i co by to znaczyło. No więc tak, jeżeli chodzi o umysł, czyli jak będę ja rozumiał słowo umysł. Jak wspominałem już tutaj króciutko przy wodzie i kawie, moje pierwsze zainteresowania filozoficzne to była fenomenologia, taka klasyczna, porządna, husserlowska fenomenologia. Moja praca magisterska z filozofii poświęcona była fenomenologii Husserla. I troszeczkę z tego, a troszeczkę z zupełnie innych przyczyn, kiedy ja myślę o filozofii umysłu, kiedy ja myślę o umyśle, to wchodzę w buty fenomenologiczne w szerokim sensie. Mianowicie zawsze myślę o pierwszoosobowych stanach umysłu, czyli nie umiem myśleć o umyśle inaczej, nie umiem myśleć o umyśle jako przedmiocie. Zawsze ląduję od razu w takiej rzeczywistości fenomenów, czyli to, co my w kręgu filozofii zachodniej kojarzymy z rozważaniami Kartezjusza, z wmyślaniem się w swój własny strumień świadomości, z Husserlem i później całą tradycją fenomenologiczną. My to znamy w ten sposób. My to znamy głównie, my filozofowie polscy, powiedzmy sobie zachodni, kojarzymy to z tym. Więc gdybym precyzyjnie miał powiedzieć w języku filozofii zachodu, jaka jest moja perspektywa, to chyba najuczciwiej by było powiedzieć, że to jest perspektywa fenomenologiczna. Interesują mnie faktycznie przeżywane pierwszoosobowe stany umysłu, stany świadomości jakiegoś ja. Natomiast przykład drugi i na nim się oprę, to jest Abhidhamma, czy Abhidharma, zależnie od tego, którego języka użyć. I to jest taka systematyzacja filozofii umysłu, która wykwitła w Indiach dosyć dawno temu. I tak się składa, że ta moja magisterka z Husserla, to było już ładnych parę lat temu i od tego czasu nie miałem kontaktu z Husserlem. Natomiast w międzyczasie zupełnie skądinąd troszkę się zainteresowałem filozofią wschodu,
zwłaszcza filozofią, klasyczną filozofią indyjską. I dzisiaj jest mi, szczerze mówiąc, troszeczkę nawet bliżej do filozofii indyjskiej, mimo że nie jestem ekspertem w dziedzinie filozofii indyjskiej. Więc pomyślałem sobie, że będzie zabawnie, będzie ciekawie, będzie być może pobudzająco, jeżeli moja typologia stanów umysłu nie będzie husserlowska, nie będzie pochodziła z psychologii zachodu, tylko posłuży się taką bardzo ciekawą, fajną systematyzacją, która pojawiła się kawał czasu temu, z 1500 ponad lat temu, w Indiach. I to będzie mój przykład, żeby było zabawniej, bo czemu nie? No i teraz tak, co to by znaczyło umysł rozszerzony? Bo ten termin się pojawia. Tak jak wyczytałem w rozmaitych źródłach, są dwie zasadniczo rzeczy, które się mogą dziać. Nazwałem je tutaj interakcja pasywna, czy też recepcja, interakcja aktywna, czy też aktywacja. I pewnie ci z Państwa, którzy siedzą w kognitywistyce i filozofii umysłu, mają na to lepsze nazwy, natomiast to jest taka moja chłopska typologia. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że kiedy przychodzi do kontaktu mózgu, czy też umysłu, to akurat w tym wypadku nie ma większego znaczenia, z technologią, to najprostszą formą tego jest taka forma pasywna, czyli recepcja, czyli odczytywanie stanów umysłu. No i prosty przykład czegoś takiego to jest kończyna, która jest sterowana poprzez odczytywanie aktywności elektrycznej mózgu. Czyli odczytujemy, to jest recepcja, to jest pasywne. Zczytujemy coś z mózgu. Natomiast nie ma oddziaływania, nie ma oddziaływania zwrotnego. Czysto teoretycznie robi się zresztą takie eksperymenty, mogła być ręka na stole, ja bym mógł nią sterować robotyczną ręką, po prostu myśląc o wykonywaniu pewnej czynności, gdyby takie mikroelektrody kolowe zamontować mi tutaj w tym miejscu, no to można by sczytywać, jak chciałbym się w tym momencie poruszyć i to by się ruszało. To rozumiem jako pasywne. Czyli komputer sczytuje stany mojego mózgu i działa na tej podstawie. Natomiast szczególnie interesujące wydaje mi się, i to by było rzeczywiście rozszerzenie umysłu w większym stopniu, byłaby aktywacja, czyli odpowiedź, czyli jakaś reakcja zwrotna. Aktywacja mózgu, to też się dzieje. Mamy możliwości aktywowania mózgu na różne sposoby. Każda technika odczytywania stanów mózgu ma zwykle swojego odpowiednika w formie aktywacji, czyli możemy sczytywać pole magnetyczne towarzyszące aktywacji mózgu, możemy generować pole magnetyczne, elektryczne i tak dalej. Druga natomiast taka sprawa, to już jest taki bardziej, powiedzmy sobie, to jest na bazie tego samego jest taka troszeczkę bardziej już konkretna moja typologia tego, co się dzieje w technologii, czyli aktywacja z zewnątrz. Czyli przypuśćmy, że już chcemy ten umysł rozszerzyć. Czasami z tego, co zauważyłem, poprzez pojęcie umysłu rozszerzonego uważa się takie bardzo niewinne rzeczy, takie chociażby jak rozszerzona rzeczywistość, czy też augmented reality, tak? VR, wirtualna rzeczywistość, gogle, jakieś takie rzeczy. I to nazywam aktywacją z zewnątrz, czyli przykładam coś do oka, świecę i mózg działa faktycznie wtedy troszeczkę inaczej. Natomiast ja uważam to za względnie mało ekscytujące, bo mogę przecież książkę też komuś podstawić pod oczy i też będzie widział coś innego niż widział wcześniej. Natomiast czy zaszło coś rzeczywiście nowatorskiego? Poziom drugi, taki troszeczkę wyższy, to już byłoby scalenie z układem nerwowym, czyli czysto fizyczne. I to robi dużą różnicę rzeczywiście. Czy zetkniemy elektrodę z tkanką nerwową człowieka? Bo to w tym momencie rzeczywiście doszło, w momencie, w którym elektroda, czyli tak jakby powiedział elektryk, czy elektronik, elektroda to jest po prostu część układu, część obwodu. To jest część obwodu kontaktująca się ze środowiskiem. No więc w tym momencie układ nerwowy człowieka, jeżeli jest zetknięty poprzez elektrodę z układem jakimś elektronicznym, no to tak naprawdę dokonaliśmy to połączenia tego w jeden układ elektryczny, czysto technicznie. Więc to już jest troszeczkę ciekawsze. Natomiast znowu wpływ bez rozszerzenia, czyli odtwarzanie istniejących jakości versus wpływ z rozszerzeniem, czyli tworzenie nowych jakości. I tutaj na tym się skupię. I myślę, że te poziomy 2a i 2b powinienem troszkę wyjaśnić, bo o tym będę głównie mówił. Wpływ bez rozszerzenia, co mam na myśli? Przypuśćmy, że wpinam się do nerwu wzrokowego. Robi się już takie rzeczy, tak? Czyli dopinam się tą moją elektrodą w nerw wzrokowy i podaję pewien sygnał. Co to w praktyce oznacza? No to oznacza, że użytkownikowi tego układu nerwowego wysyłam pewien sygnał. To może być sygnał z implantu siatkówkowego jakiegoś. Jest wysyłany i ta osoba widzi, tak? A osoba widzi. Można by sobie spokojnie wyobrazić taką sytuację. Dzisiaj będziemy się poruszać nieznacznie w sferze science fiction, że włamujemy się komuś do nerwu wzrokowego, w sensie, że dodajemy tam jakieś sygnały i wyobrażalna jest sytuacja, w której mam takie coś, mam taki implant, mogę sobie dorzucić dodatkowy sygnał do nerwu wzrokowego i widzieć teraz
wypełnioną szczelnie salę na przykład, tak? Jest to wykonalne, tak? Tylko to jest wpływ bez ostrzeżenia. Mam na myśli to, że to byłyby przypadki, kiedy dostawałbym coś nowego, ale zasadniczo tej samej jakości. Czyli w miejsce normalnych bodźców wzrokowych otrzymywałbym inne bodźce wzrokowe. W miejsce bodźców słuchowych otrzymywałbym inne bodźce słuchowe, co zresztą też się dzieje, prawda? Znowu rozwijając to trochę dalej, bo i o tym będę mówił, w miejsce myśli otrzymywałbym inne myśli, bo to też jest technicznie wyobrażalne. Aktywacja układu ośrodkowego w taki sposób, żeby wyłoniła mi się w głowie jakaś myśl. Natomiast wciąż będzie to myśl. Czyli to byłby w pewnym sensie dla mnie umysł rozszerzony, ponieważ otrzymywałbym cudze widoki, cudze dźwięki, cudze myśli, być może cudze intencje, tak pochodzące z zewnątrz, ale wciąż byłby to ten sam jakby język. Czyli no w moim umyśle pojawiałyby się nowe treści, ale w zasadzie nie pojawiłaby się żadna nowa jakość. Natomiast czym by była ta nowa jakość? A wpływ z rozszerzeniem, tworzenie nowych jakości, czyli wprowadzenie do tego, o czym mówiłem, czyli do tego pierwszoosobowego strumienia świadomości, czegoś, czego w nim wcześniej w ogóle nie było. Czyli czegoś tak odmiennego od widoków, jak dźwięki są odmienne od widoków. Czegoś tak odmiennego od myśli, jak emocje są odmienne od myśli. Czyli zupełnie nowego typu wypełniacza strumienia świadomości, zupełnie nowego typu zjawiska mentalnego, pierwszoosobowego. Więc to myślę, że to wtedy byłby rzeczywiście umysł rozszerzony. Byłby wtedy, gdyby znowu z tej perspektywy fenomenologicznej, mówiąc po naszemu, gdyby się pojawiły nowe klasy fenomenów. Czyli nie tylko po prostu nowe fenomeny wzrokowe, nowe fenomeny myślowe, nowe wspomnienia, których wcześniej nie było, tylko nowe klasy fenomenów. No i w ogóle, jakie są klasy fenomenów? No i tak postanowiłem sobie, że będzie śmiesznie, jeżeli sobie troszeczkę wybierzemy się na wschód. To jest bardzo dużo w filozofii indyjskiej podobnych bardzo typologii. Z grubsza, tak żebyśmy też wiedzieli, gdzie mniej więcej jesteśmy, historia jest taka, że to są wszystko systemy i klasyfikacje, te tak zwane abidarmy, które wyłoniły się niedługo po historycznym Buddzie. To są tak zwane wczesne szkoły buddyjskie i pojawiła się potrzeba usystematyzowania trochę tego, o czym mówił Budda, ale przy okazji troszeczkę usystematyzowania już zastanej wówczas filozofii indyjskiej, klasycznej filozofii indyjskiej, takiej, która się znajduje w Wedach, zwłaszcza w Upaniszadach. Już wtedy huczało od myśli filozoficznych. Budda się nie pojawił na pustyni, tylko się pojawił naprawdę w kwitnącej cywilizacji filozoficznej. I w kontekście buddyzmu pojawiła się taka potrzeba usystematyzowania różnych pojęć. Pojawiły się takie listy techniczne, tak zwane matryki. I między innymi na tej podstawie powstawały różnego rodzaju abidammy, bo tych abidam trochę było, jest ich mnóstwo. I kluczową częścią każdej abidammy były listy. Były listy między innymi stanów umysłu. Ich było dużo, ja tutaj napisałem 46, dlatego że 46 pojawiło się w takiej bardzo szczególnej wersji. W wielu z nich jest 46, w niektórych 51, 52. Te listy zresztą są płynne, szczerze mówiąc. To nie chodzi o te liczby. Natomiast była to rzeczywiście bardzo szczegółowa, bardzo wyczerpująca analiza stanów umysłu. I dla mnie jest interesująca, dlatego że ona jest z ducha głębokiego fenomenologiczna w tym szerokim sensie. To znaczy, to są rzeczywiście rzeczy pojawiające się w pewnym umyśle, citta. I to są tak zwane cetasika. To się tłumaczy czasem jako formacje mentalne. Ale myślmy o tym jako o różnych rzeczach, które mogą się pojawić w pewnym ja, w pewnym momencie, w pewnym strumieniu świadomości. Tak by to wyglądało przetłumaczone na nasz język filozoficzny. Jest tego cała masa. Natomiast 10 z nich to są takie jakby, one są też powszechne, one są fundamentalne. One nie należą do jednej z tych późniejszych kategorii. Powiedzmy sobie, że na nich się skupimy. I też szczerze mówiąc, dlaczego? Bo czy warto wytaczać takie armaty? Można się też zastanowić do zwykłej pogadanki filozoficznej. Natomiast pomyślałem, że to będzie interesujące, dlatego że to jest bardzo szeroki sposób patrzenia na umysł. On się też pojawił w fenomenologii, bo co się później stało z fenomenologią? Ona się zaczęła jako taka bardzo techniczna rzecz. Husserl był na początku zainteresowany logiką, epistemologią, był takie miał kantowskie zainteresowania, ale później co się stało z fenomenologią? Zrobiła się z tego fenomenologia ciała, Merleau-Ponty'ego, fenomenologia przeżycia religijnego, czyli ludzie się rzucili i zaczęli każdy wyobrażalny aspekt świadomości, przeżycia analizować tą metodą. Więc fenomenologia się okazało, że ona opisuje nie tylko myśli, że w umyśle człowieka jest dużo więcej niż percepcje i myśli. Czyli ten taki w miarę wąski jednak wszechświat Locke'a, Hume'a,
tak? Nagle się okazało, że tam są te wszystkie jakieś sartowskie w ogóle klimaty, bardzo takie głębia przeżycia ludzkiego. I to było od samego początku w Indiach, dlatego pomyślałem, że to jest ciekawe. Zwróćmy uwagę na tę listę. To, o czym my zwykle mówimy, kiedy mówimy o umyśle, a już tym bardziej w kontekście komputerów, to tu się mieści głównie w dwóch pierwszych kategoriach. Mamy kategorię Vedana, czucie albo wrażenie, to się na polski jako feeling, sensation, na angielski tłumaczy. Aha, nawiasem mówiąc, źródła, bo tutaj nie zdążyłem miniaturki umieścić, te tłumaczenia na angielski, jest taka bardzo fajna książka Bhikkhu Bodhi. Bardzo dobry znawca filozofii indyjskiej, tłumacz, a tłumacze to są zwykle bardzo dobrzy znawcy tego, co tłumaczą. Bhikkhu Bodhi, Compendium to Abhidhamma. Więc to są od niego, od niego jest ta lista i te tłumaczenia. Czucia wrażenia, my byśmy to przetłumaczyli na polski. Czyli to jest wszystko, co się pojawia w umyśle po napotkaniu jakiegoś przedmiotu. Przy czym, co ciekawe, to może też być przedmiot, powiedzmy sobie, no, intelektualny. To nie są tylko czucia fizyczne czy wrażenia fizyczne, ale do Vedana należy też, co ciekawe, też wszechświat, powiedzmy sobie, myśli. Natomiast później się mamy troszeczkę bardziej techniczne, już pojęcie samdżina właściwie, postrzeżenie, rozróżnienie, to są, powiedzmy sobie, perception, to jest coś, co się pojawia wtedy, kiedy w umyśle zaczynamy rozróżniać, zaczynamy jakieś własności wyróżniać. Czyli mówię o tym dlatego, że w tych dwóch pierwszych kategoriach właściwie zmieścilibyśmy większość rzeczy, którymi się zwykle interesujemy. A tak pomyślałem, że będzie zabawnie, wspomnimy też krótko o innych. Nie będę już teraz szczegółowo tej listy odczytywał, ale zwróćcie uwagę, że jest troszeczkę więcej niż tylko te takie bardzo wysokointelektualne rzeczy, o których zwykle myślimy. Tu jest też coś takiego jak zainteresowanie czymś, albo akt zwrócenia się ku czemuś. Uwaga, bardzo ciekawe zjawisko psychologiczne, fenomen uwagi, attention, tak, uwaga. Uwaga też jest czymś, co znajdujemy w umyśle swoim. No więc, no aż po 3, 6, 9, to by była taka trochę intencjonalność. Tak, tutaj jest, no, tu jest to pojęcie cetana, no wiadomo, z tłumaczeniem pomiędzy dwoma systemami filozoficznymi, a jeszcze z dwóch różnych kontynentów i oddzielonych o 2000 lat jest zawsze problem. Natomiast nie wiem, czemu on mi tutaj wyrzucił 10. kategorię, bo tu jest tylko 9. Natomiast jest jeszcze samadhi, czyli stan, jest to ostatnia, nie zmieściła się jakże symbolicznie. Samadhi to jest stan, no, trudny do nazwania w zasadzie, stan, no, skupienia medytacyjnego, można by powiedzieć. Pozajęzykowy już zupełnie. No okej, okay. No i dobra. Więc mój plan jest trochę taki, że będziemy szli kolejno po tej liście i zastanawiali się, jak można by włamać się do tego poziomu świadomości, biorąc pod uwagę współczesną technologię. I zaczniemy sobie od takich zupełnie niewinnych rzeczy. Wspominałem, że mnie nieszczególnie ekscytują po lewej jakieś takie okulary, Google Glass, coś takiego, jakaś tam augmented reality. Po prawej stronie mamy człowieka z VR-em, jeszcze z feedbackiem haptycznym, czyli tam coś mu tam dotykowo ta maszyna mówi. No to są takie symulowane wrażenia zmysłowe, tak? Tak jak mówiłem, no to jest interesujące, bo dostajemy coś nowego. Prawdopodobnie wyłaniają się jakieś nowe zjawiska w momencie, kiedy idę przez miasto z takimi okularami. Natomiast czytałem takie artykuły pisane przez ludzi, którzy na przykład przez 2 lata chodzili z tymi okularami, narażając się na docinki i nic z tego nie wynikło. To znaczy nie odkryli nowego świata, rzucili to w diabły. Taka ciekawa analiza fenomenologiczna, tak? Jak to jest chodzić faktycznie z takimi okularami gdzieś po Kalifornii, gdzie to jeszcze jakoś w miarę działa. Podobno nic interesującego, głównie męczące. No. Tu mamy rzecz troszeczkę bardziej interesującą. To jest włamywanie się już do... To jest artykuł, cóż my tu mamy, 2019, w miarę świeży. To jest włamywanie się już do intencji wizualnej, czyli przypuśćmy, że myślę o jakimś kształcie i pytanie brzmi, czy komputer jest w stanie wyczytać, o jakim kształcie myślę. To są takie w miarę najnowsze badania na ten temat i powoli zaczyna się to pojawiać, taka możliwość. To są komputery trenowane metodą głębokiego uczenia maszynowego na pobudzeniu kory wzrokowej. No i okazuje się, że przy odrobinie wysiłku można tak zacząć powoli trenować takie sieci neuronowe, żeby wychwytywały albo na co ja obecnie patrzę, albo później, co sobie wyobrażam. No więc to, co widzimy, może laser nawet zadziała, to, co widzimy na górze, to mamy to, co kazaliśmy danej osobie badanej pomyśleć i tu mamy kolejno, to są kolejne takie iteracje. Tutaj mamy komputer próbujący tylko na podstawie sygnału elektrycznego domyślić się, o czym ja myślę. Narysować ten kształt, który ja sobie w tym momencie żywo wyobrażam. No i to tak powolutku gdzieś tam się zbiega do jakiegoś kształtu słabo, prawda? Powolutku, to jest rozmyte dosyć silnie.
No natomiast cóż, próbowali na łabędziach, samolotach i gepardach, no skuteczność jest tego niewielka, prawda? Natomiast niektórzy już się doszukują tutaj, że może gdzieś tam powoli te kształty, a może przynajmniej sam kolor, ciężko powiedzieć, prawda? Ale pokazuje to, żeby też pokazać, na jakim etapie jesteśmy. No, jesteśmy na etapie, na którym się jeszcze nie da tego zrobić, natomiast są ludzie, którzy są żywo zainteresowani badaniem tego. I byłoby to właśnie to, byłoby to włamywanie się do mojej świadomości wzrokowej, do moich stanów umysłu, w których przeżywam jakieś wrażenia wzrokowe. I można sobie oczywiście wyobrazić też odpowiedź zwrotną, czyli kiedy już nauczymy komputer, jak wygląda aktywność mózgu człowieka, który widzi czerwony kwadrat, no to jesteśmy w tym momencie o krok tylko od tego, żeby dokonać stymulacji mózgu w taki sposób, żeby wywołać uczucie widzenia czegoś, co jest czerwone i kwadratowe. No ale na chwilę obecną wygląda to dość umiarkowanie. Do tej samej kategorii mimo wszystko uważam, że należą neuroprotezy. Tutaj mamy taki typowy przykład takiej neuroprotezy pobudzającej sparaliżowaną, niefunkcjonalną rękę. Ogólnie rzecz biorąc, zasada działania neuroprotezy to jest znana. Tak? No, włamujemy się do aktywności elektrycznej, podpinamy się pod nerwy, sczytujemy intencje wykonania ruchu albo na etapie, możemy to zrobić na etapie mózgu. To się najczęściej stosuje tak zwaną elektrokortykografię, czyli mamy takie mikroelektrody przyklepywane delikatnie do kory ruchowej. Możemy to też zrobić na etapie nerwu jakiegoś czuciowego, nerwu ruchowego, schodzącego. No i poruszamy czymś. Tak, to jest dla mnie cały czas ta sama kategoria. Natomiast rzeczy robią się troszeczkę bardziej interesujące w momencie, w którym ta moja proteza, przypuśćmy, że mamy w tym momencie już do czynienia ze sztuczną ręką rzeczywiście, kiedy ona zaczyna dawać sygnały zwrotne. I tutaj się na chwileczkę dłużej zatrzymamy, bo tu zaczynają się powoli pojawiać rzeczy nowe. Bo tak, jaka jest teoria? Teoria jest zasadniczo taka. No, mam amputowaną rękę, montuje mi się tego typu takie gniazdo do przyłączania neuroprotez i w wersji podstawowej ona ma tylko sygnały wychodzące. Czyli przechwytywane są sygnały elektryczne wędrujące moim nerwem, jeżeli one jeszcze są. Jeżeli nie, no to podpinamy się do mózgu. Ale no przypuśćmy, że mamy ten sygnał o chęci wykonania ruchu, intencja ruchowa. Chciałbym zacisnąć rękę do postaci pięści. I ten sygnał idzie. No jest przekazywany neuroprotezie. I dzisiaj już są takie neuroprotezy zrobione, które w odpowiedzi na to gdzieś tam się zegną. Natomiast to, co tutaj cytuję ten artykuł, to jest wedle mojej wiedzy pierwszy udany przypadek rzeczywiście szczepienia komuś neuroprotezy oferującej także sygnał zwrotny. Czyli w tej neuroprotezie ona była anatomicznie bardzo prosta. Tam nawet nie było osobnych palców, tylko były takie, był kciuk i taka paletka palcowa. Natomiast paletka palcowa i kciuk wyposażone w czujniki dotykowe, dzięki czemu ta proteza mogła też pobierać sygnał z otoczenia, czyli w momencie chwycenia czegoś takiego, tutaj była aktywność przekazywana do nerwów wchodzących, wracających z powrotem do ośrodkowego układu nerwowego. I z tego, co pamiętam, tam było 6 albo 7 osób, które wzięły udział w tym eksperymencie. W 2-3 przypadkach to się utrzymało, czyli te osoby korzystały z tego przez rok, dwa. I teraz, co jest ciekawe, te osoby były potem pytane, jak to jest mieć taką rękę, która im mówi. I tu się pojawiają rzeczy, które właśnie mają potencjał, żeby były nowe. Dlatego, że ci ludzie mieli bardzo poważny problem z wytłumaczeniem lekarzom, jakie to jest uczucie, bo to jest jakieś uczucie. Mówili, że na początku, że pierwsze tygodnie, miesiące korzystania z tego, to było uczucie porównywalne z dotknięciem skóry długopisem, czyli takie po prostu, można to sobie wyobrazić jako takie pacnięcie zero-jedynkowe, tyknięcie, że jest, nie ma. Natomiast podobno z czasem wyrobiło się troszeczkę mocniejsze uczucie, takie porównywalne, podobno troszeczkę do uczucia odrętwienia ręki. Czyli w momencie ściśnięcia czegoś ci ludzie wiedzieli, że coś, jaka to jest super moc. Normalnie jak się ma protezę, to trzeba patrzeć cały czas, tak? czy to się nie wysuwa. A oni wiedzieli, tak? Oni wiedzieli, że to się wysuwa, że jest chwycone porządnie. Takie dziwne, wibrujące uczucie. Więc tu mamy już jakieś takie tak, kandydatury na coś, co się pojawiło w świadomości tych osób, czyli jest takim właśnie cetana, tak? Jest takim poczuciem, jest taką formacją mentalną, my powiedzielibyśmy fenomenem, czego nikt z nas nie ma, bo nie mamy czegoś takiego. Mogłoby się wydawać, że dotknięcie nerwu zawsze będzie smakowało tak samo, zawsze będzie wywoływało takie same wrażenia. Natomiast no nie wiemy tego. Jakimś językiem ta proteza się komunikuje z nerwami. Tu nie wszystko jest rozumiane. Okej. Okay.
Inny taki ciekawy kierunek, tak jak mówię, to będzie dużo takich chaotycznych notatek. Drugi taki ciekawy kierunek to jest wzbogacanie zmysłu wzroku. To jest eksperyment wykonany na myszach. Nie znaleźli się jeszcze chętni ludzie, natomiast teoretycznie by to działało. To są sztuczne fotoreceptory, czyli to jest siatkówka oka, pozbawiona naturalnie występujących fotoreceptorów, z umieszczonymi dodatkowo takimi oto fotoreceptorami, będącymi, co ciekawe, po prostu małymi pręcikami złota. No ale te nanopręciki reagują na fotony, reagują na światło i pobudzają błonę siatkówki, co oznacza, że są de facto fotoreceptorami. Więc jakby dowcip tu polega na tym, że wrażliwość tych nanoreceptorów na światło można dowolnie w zasadzie modulować, w związku z czym, no w tym akurat doświadczeniu, wyposażono myszki w zmysł widzenia w podczerwieni. I czysto teoretycznie, ponieważ nasza fizjologia jest tak podobna, w zasadzie dałoby się już to dzisiaj zrobić z człowiekiem, mianowicie wziąć porcję takich fotoreceptorów, dodać im odpowiednie tutaj przeciwciała, żeby to się zechciało związać z naszą siatkówką oka i wyposażyć człowieka w zmysł widzenia w podczerwieni, w ultrafiolecie, co tam chcieć. I to stałoby się w tym momencie nową klasą fotoreceptorów. No, tylko to jest nieodwracalne na chwilę obecną, no, więc komitety bioetyczne nie patrzyłyby z przyjemnością na takie eksperymenty. Natomiast co by zaszło? No właśnie nie wiemy za bardzo, co by zaszło. Czysto teoretycznie, znowu fizjologicznie na to patrząc, powinno być tak, że u takiej osoby jeżeli nerw wzrokowy załapałby, że jest sygnał z tego fotoreceptora dodatkowego, a u myszy to działało, no to jakoś byśmy widzieli w podczerwieni. Natomiast nie do końca wiadomo, jak by to było. Czy widzielibyśmy te rzeczy, które by świeciły podczerwono w jakiejś barwie określonej. Tu się pojawiają różnego typu jakieś tam fantastyczne możliwości, takie jak pojawienie się nowej barwy. To jest znany stary problem filozoficzny, czy może być inna barwa, tak? Czy może istnieć inna barwa niż jedna z barw tęczy, czy zupełnie nowa. Tak? Tak samo różna od zieleni, jak różna jest zieleń od czerwieni. Natomiast nie za bardzo, bo jakby, znaczy no nie wiadomo tak naprawdę, ale tak na szybko znowu, no, wypada być sceptycznym, dlatego że przewodnictwo nerwowe musiałoby jakiś nowy język wymyślić komunikacji z obszarem wzrokowym. No ciężko jest to sobie wyobrazić, ale nie wiemy, co by się stało. Może pojawiłyby się właśnie nowe jakości zmysłowe. Tutaj mamy takie różne eksperymenty artystyczne. Też ci z Państwa, którzy się interesują umysłem rozszerzonym, pewnie już to widzieli. Po lewej stronie Neil Harbison, po prawej Moon Ribas, jego kumpela i wspólniczka w dziwnych artystycznych ekscesach. To są dwie spośród wielu osób na świecie, ale takie chyba, które poszły najdalej, które rozszerzają swoje ciało o dodatkowe zmysły. To jest dobrze znany temat, więc też nie będę tego szczegółowo opowiadał. Harbison od wielu lat ma taki sprzęt, który podaje mu na drodze przewodnictwa czaszkowego takie brzmienie bezpośrednio w zasadzie do mózgu, można by powiedzieć, związane z barwą tego, na co patrzy, czyli ten człowiek słyszy kolory. Moon Ribas eksperymentowała z kolei z takim implantem, który fale sejsmiczne tłumaczy jej na jakiś tam dźwięk. No więc tego typu osoby są podawane jako przykład ludzi z dodatkowymi zmysłami. Natomiast też, no właśnie, czy to są rzeczywiście dodatkowe zmysły, no to jest jakieś buczenie, to jest brzęczenie. Oczywiście inne, tak, dlatego że ten człowiek chodzi i z jego strumieniu świadomości pojawiają się dźwięki będące odpowiedzią na barwy. Natomiast, no znowu, są to dodatkowe bodźce dźwiękowe, natomiast czy jest to dodatkowy zmysł, można by dyskutować. No, w każdym razie takie rzeczy się dzieją. No i teraz dochodzimy do kwestii interakcji z uniwersum myśli, czyli jesteśmy tutaj na gdzieś tam na granicy między tym światem myśli, a tym światem już rozróżniania. Tutaj przypomniałem to jest taka szybka typologia technik neuroobrazowania, czyli idziemy ku tym rzeczom o większej rozdzielczości przestrzennej, idziemy już w stronę jakichś tam podczaszkowych elektrod, elektrokortykografia, czyli włamujemy się faktycznie do mózgu. To już są rzeczy, których za bardzo nie da się robić z zewnątrz. Jeżeli da się robić z zewnątrz, to tylko takimi technikami jak jakiś tam fMRI, wysokie, to jest potrzebna najwyższa rozdzielczość po prostu, bo co, no bo sięgamy już do mózgu i na chwilę obecną te możliwości są dość ograniczone. Natomiast no, nie ustajemy w eksperymentach. Po lewej stronie sparaliżowana od szyi w dół, ale też już ze słabnącymi oczami kobieta, która dyktuje teksty, myśląc o ruszeniu kursorem na ekranie. No też ciekawe, tak, bo w przypadku osób
sparaliżowanych, to jest bardzo duży rynek, że tak powiem, badań nad interfejsami mózg-komputer, pojawia się ten problem, jak nadawać. Tak? Czyli wyobrażanie sobie, że ruszę ręką jest na przykład jedną z możliwości i też bardzo fajny był eksperyment. Człowiek bardzo szybko pisał, wyobrażając sobie, człowiek sparaliżowany, wyobrażając sobie, że rusza ręką i zapisuje te słowa. Więc to jest interesujące. Natomiast no znowu próbujemy to popchnąć tak daleko, jak to jest tylko możliwe. No ten człowiek mimo wszystko wciąż no, komunikuje się ze światem poprzez intencję ruchową, poprzez zjawisko, które my dosyć dobrze kojarzymy. Natomiast po prawej stronie rzecz troszeczkę inna. To są bardzo stare wyniki z 2005 roku. Wyniki badań, w których próbowano na podstawie aktywności kolorowej przewidzieć, o czym myśli dana osoba. I tu były tylko trzy kategorie. Oni próbowali to robić precyzyjniej, natomiast stanęło ostatecznie na trzech kategoriach. Czy ta osoba myśli o twarzy, czy o miejscu, czy o przedmiocie. To kto kojarzy troszeczkę neuroanatomię, ten wie, że to jest szansa, że to będzie w różnych rzeczywiście częściach mózgu. Bo nikomu nie udało się jeszcze do dzisiaj zidentyfikować obszaru w mózgu odpowiadającego koloseum albo wieży Eiffla. Natomiast wiemy już mniej więcej, że miejsca, twarze i przedmioty, one rzeczywiście aktywują nieco inne obszary mózgu. No i tu mamy takie oszacowania, powiedzmy sobie, tak? To jest siła oszacowania, że tam w piątej sekundzie ta osoba myśli, powiedzmy sobie, o twarzy, tak? Albo że myśli o czymś tam. No i ta zgodność jest niezła, czyli w tych momentach myślenia o twarzy rzeczywiście ten wykres oszacowania, że ta osoba myśli o twarzy, gdzieś tam rósł, wynik niezły. Krótko mówiąc też, to jakiś tam jest trop w tym momencie, tak? Dlatego, że z jednej strony mamy tu możliwość działania zwrotnego, czyli to, co wyczytaliśmy, możemy zawsze chcieć pobudzić, możemy strzelić polem elektrycznym albo magnetycznym i próbować wywołać w kimś myśl o miejscu. I to jest bardzo interesujące, dlatego, że w człowieku nigdy nie występuje coś takiego jak wyabstrahowana, czysta myśl o miejscu. Nie mamy czegoś takiego, nie ma takiego stanu świadomości. Myślę o twarzy albo myślę o miejscu. Tak? Nie da się tego wypreparować. Czyli mogę sobie w tym momencie. I ci ludzie, którzy brali udział w eksperymencie, oni myśleli o jakimś konkretnym miejscu. Tak? Natomiast jeżeli uśrednimy to po wielu takich eksperymentach, to wyłoni nam się pewien jakiś taki neuronalny korelat myślenia o miejscach w ogóle. Więc teraz pytanie brzmi, co by było, gdyby ktoś wykonał taki eksperyment i postanowił pobudzić odpowiednio dużo mózgów takim sygnałem myślenia o miejscu. Jakby wyglądało czyste myślenie o miejscu, bardzo ciekawe doświadczenie myślowe, tak? Albo jakby wyglądało myślenie o twarzy. Po prostu taka twarzowatość myśli, prawda? To takie ciekawe. No więc tutaj gdzieś znowu, tu są takie miejsca, gdzie myślę, że można zacząć fantazjować o pojawieniu się zupełnie nowej jakości przeżywanej. Dlatego, że ludzie umieją myśleć abstrakcyjnie. Mogę na przykład wyobrazić sobie słowo miejsce albo słowo twarz. Natomiast myślenie o słowie twarz to jest coś zupełnie innego niż myślenie o twarzy. Albo myślenie tym bardziej o czymś takim jak twarz abstrakcyjna. To jest coś, czego nie ma. Nie ma, przynajmniej w moim umyśle, może w waszym jest, ale w moim umyśle nie ma takiej możliwości. Czyli jeszcze raz dla pewności, bo to jest dosyć interesujące. Czyli tak, mogę pomyśleć o konkretnej twarzy i to jest konkretna myśl związana z wyobraźnią wzrokową, mogę ją sobie wyobrazić, unaocznić. Te algorytmy, które wcześniej pokazywałem, one mogą próbować wykryć, czy ta twarz ma duży nos chociażby, czy jest blondynką. Takie badania za chwilę też pokażę. Ale to jest myślenie o konkretnej twarzy. Mogę myśleć o twarzach jako takich, ale to już jest myślenie językowe z kolei, tak? Pojęciowe, to jest coś jeszcze innego. Natomiast to, co tutaj widzimy, to jest próba wydestylowania takiego czystego, abstrakcyjnego myślenia o twarzy, w sensie wzrokowo-wizualnym, ale uogólnionej twarzy. No więc coś, czego nie ma. Nie ma za bardzo w świecie, w strumieniach świadomości ludzi. Tutaj mamy następnie interakcja z sferą intencjonalności. Też ciekawa bardzo sprawa. To, co widzimy tutaj na ekranie, to też z kolei przełomowe badanie sprzed 3 lat już teraz. Już miałem powiedzieć, że parę miesięcy temu, ale jakoś ten czas przyspiesza. Badanie pierwsze takie, w którym udało się rzeczywiście całkowicie sparaliżowanego człowieka wyposażyć w egzoszkielet sterowany intencją. Czyli tutaj mamy do czynienia z elektrokortykografią, mamy mikroelektrody na korze ruchowej. Człowiek chce się ruszyć, czyli to było szkolone, te sieci były szkolone w ten sposób, że,
że mówiono, no to teraz wyobraź sobie, chciej ruszyć lewą ręką, chciej ruszyć prawą ręką, nogą. I ostatecznie po długim, długim czasie, to były lata, słuchajcie, to były lata trenowania i tego człowieka, i tego sprzętu, ostatecznie udało się zrobić coś takiego, że ten człowiek miał tam bodajże 6 stopni swobody. To były nogi, noga i po dwa na każdą rękę, jeśli się nie mylę. W tym egzoszkielecie, czyli w czymś, co jest docelowo stabilne, czyli można go było przypiąć pasami wewnątrz tego egzoszkieletu i wykonał tam, chyba w momencie pisania tego artykułu, tam 8 kroków bodajże i pobiegli natychmiast to ogłosić, czyli mamy intencję wykonania ruchu, no i to się za niego przemieszcza. Bardzo ciekawe, tutaj znowu póki co jesteśmy gdzieś na poziomie przechwytywania intencji, natomiast znowu, czym by było bardziej aktywne włamywanie się? No bardziej aktywne włamywanie się byłoby podawaniem intencji i tu to jest coś, czego nie ma za bardzo, natomiast znowu chodzi mi to po głowie. Może jest, może wy o tym wiecie, ja o tym nie słyszałem. O dodawaniu intencji do osób z neuroprotezami. Mam na myśli rzecz następującą. No tu mamy jednego z ludzi wyposażonych w takie urządzenie, tak? Jakiś tam wykład na TEDzie o posiadaniu neuroprotezy. No i pojawia się taki problem. Mianowicie, no jednak sterowanie tym wszystkim jest dosyć powolne. Zresztą w ogóle kontakt, mózg, ręka jest dosyć powolny. Jest na tyle powolny, że matka natura wyposażyła nas w dodatkowe, specjalne łuki odruchowe, które w ogóle się nie ocierają o mózg nawet. Tak? To są te słynne wszystkie ruchy, że ma dojść do poparzenia, no to ręka się cofa w zasadzie bez udziału świadomości. To się dzieje niejako samo. Bardzo ciekawe zjawisko. No i teraz pytanie, co by było, gdyby zamontować tego typu łuki odruchowe w tego typu neuroprotezach, czyli wyposażyć te neuroprotezy w pewną zdolność do decydowania samodzielnie. To by było bardzo korzystne z takich względów, no nie chcemy, żeby uległa zniszczeniu. Człowiek z neuroprotezą, zwłaszcza jeżeli ona nie czuje, no to może oprzeć się o gorący piec, zagadać z kimś i to mu się zacznie palić i on się nawet nie zorientuje, bo tam nie ma receptorów bólowych. Więc można dodawać receptory bólowe, ale z drugiej strony można też wyposażyć tę protezę w samodzielną zdolność do reagowania, czyli odsunięcia tej ręki w momencie, kiedy dochodzi do uszkodzenia. Natomiast tu by doszło do ciekawej sytuacji, dlatego że pojawiłaby się taka mikrojednostka intencjonalności w zasadzie w tej ręce. No nie, właściwie nie intencjonalności w sensie Husserla, no nie, ale autonomii, tak? Pojawiłaby się pewna jednostka autonomii. No, więc jest bardzo interesujące pytanie, gdyby układy nerwowe, znaczy gdyby sieci elektryczne tej neuroprotezy i tego człowieka były rzeczywiście ze sobą fizjologicznie połączone, to jakby to było mieć rękę, która potrafi sama za siebie podejmować pewne decyzje proste? Nie wiemy tego, tak? Ośmiornice to wiedzą, dlatego że układ nerwowy ośmiornic jest bardzo silnie rozproszony. Tak, bardzo dużo, rzeczywiście bardzo, te zwoje nerwowe występujące w mackach ośmiornicy są gigantyczne, one są bardzo zdecentralizowany układ nerwowy. My też mamy trochę zdecentralizowany, ale to jest bardzo zdecentralizowany, więc ośmiornica wie, jak to jest mieć macki myślące niejako za nią, znaczy za nią, czy ona też jest w tych mackach. Więc są problemy z nazywaniem tego, tak? Natomiast rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Gdybyśmy wiedzieli, jak to jest być ośmiornicą, to rozumielibyśmy, jak to jest mieć kończyny, które mają pewną własną decyzyjność, pewną własną percepcję zresztą i przetwarzanie sygnałów, bo to też tam zachodzi w tych mackach. Natomiast no, tu pojawia się taka wyjątkowa możliwość przeszczepienia tego zjawiska na grunt ludzki. Wystarczy wyposażyć neuroprotezę w moc obliczeniową, tak? Co za problem. Gdybyśmy mieli ochotę, to moglibyśmy tę neuroprotezę wyposażyć w taką moc obliczeniową, żeby to miała skaner czytający teksty i czytające książki, wynajdująca filmy na YouTubie, co za problem. Neuroprotezem, to, że to jest w ręce, to nie znaczy, że musimy być uprzedzeni. Ta ręka mogłaby grać w szachy lepiej od nas. Tak? Więc siadłbym z taką neuroprotezą przy szachownicy i ona za mnie grałaby w szachy. Więc mówię, gdyby doszło do tego w tym przypadku scalonym, to wtedy mogłyby temu być może towarzyszyć pewne nowe zjawiska. Nie wiem tego. Nikt tego nie wie, tak? Natomiast tu jest pewna ścieżka do czegoś, co ja byłbym skłonny nazwać rzeczywiście umysłem rozszerzonym. Chęć, zainteresowanie, to też mamy, tutaj podałem te dwie odpowiednie kategorie indyjskie. No to jest ciekawe badanie z takiej grupy badawczej w Helsinkach. Oni bardzo fajne rzeczy robią. Między innymi są jedyną taką znaną mi grupą na świecie, która posługuje się terminem Brain Information Interface. Czyli już nie Brain Computer Interface, tylko po prostu Brain Information Interface. Warto ich śledzić. Ten facet tam, gdzie on jest, Ruot Salo, on najdłużej z nim wszystkim wytrzymuje. Od 5 lat się zmieniają ci ludzie, ale on tam siedzi z nimi i pracuje. Więc jak szukacie, to albo
Helsinki, ale tego faceta szukajcie, on fajne rzeczy robi. No więc tu było takie badanie nad tym, czy da się na podstawie aktywności mózgu wykryć, czy ktoś jest czymś zainteresowany. Czyli mamy tekst na Wikipedii na jakiś temat i była próba zidentyfikowania takiego neuronalnego korelatu bycia zainteresowanym. Tutaj celem było stworzenie, nawiasem mówiąc, takiego czegoś, co będzie nam podsuwało interesujące nas treści. Czyli docelowo można sobie taki wyobrazić takie zastosowanie tego, że mamy ten czepek czy jakiś tam kask, który wykrywa, czy jesteśmy czymś zainteresowani, czy nie, i na bieżąco generuje nam treści takie, żebyśmy byli zawsze zainteresowani. Taki niebezpieczny pomysł. Natomiast tutaj albo niezainteresowani, albo obrzydzeni, no rozumiecie, o co chodzi, tak? Na życzenie, tak? Zagniewani. Wyłącznie na podstawie sygnału, czyli to jest neurofeedback na żywo, tak? Rozumiecie. Natomiast sama idea, wykrywanie uczucia bycia zainteresowanym, fakt autentycznego zaangażowania, zainteresowania. I tutaj chodziło o podsyłanie, podrzucanie artykułów na Wikipedii, czyli czytam na jakiś temat i mój mózg się rozjarza na sposób sygnalizujący zainteresowanie, kiedy tam się pojawiło jakieś interesujące mnie słowo, no to on natychmiast mi podrzuca artykuły związane z tym pojęciem. No i w ten sposób powstaje taka zautomatyzowana wersja skakania po Wikipedii. Natomiast o co, no, to jest zainteresowanie, więc znowu można by wyobrazić sobie, że podsyłamy komuś, pobudzamy mu, sztucznie interesujemy kogoś czymś. Nie wiem, czy tutaj się kryją jakieś nieznane strony świadomości. Szukałem. Tutaj nie znalazłem nic takiego, co by mogło być zrealizowane. Sfera decyzji to też bardzo znane badania, nie będę nawet ich opowiadał. To jest ten tak zwany readiness potential, potencjał gotowości, to się chyba na polski tłumaczy. To są te wszystkie rzeczy, które się dzieją przed podjęciem decyzji. Chyba Jonathan Haidt się nazywa facet, który, taki znany, który to badał, ale z tego cała masa. Tu fajne takie badanie. No w każdym razie znowu nie znalazłem tutaj nic, co by mogło nas, że tak powiem, wywieźć ku jakiejś interesującej filozofii umysłu, ale tu by się to mogło kryć, czyli gdybyśmy chcieli szukać znowu umysłu rozszerzonego pod kątem sfery decyzyjności, czyli tego, co by Indowie nazwali Adimoksha, no to musielibyśmy szukać gdzieś tutaj, właśnie w tej sferze, powiedzmy sobie, włamywania się do tego potencjału gotowości, czyli pobudzania decyzji, tak? Włamywania się do naszego systemu decyzyjnego. Co jest swoją drogą tyle interesujące, że ta decyzja zawsze była klasycznie uważana za czołowy, kluczowy przejaw wolnej woli, tak? Zawsze wszyscy śledzili tę wolną decyzję i Haidtowi też zawsze wszyscy mówili, o, tutaj pewnie mówisz, że wolnej woli nie ma. Bo fantazjowanie, myślenie, coś tam, ale ta decyzja nacisnąć czerwony przycisk, czy żółty przycisk, czerwoną pigułkę, czy niebieską pigułkę. Ten moment decyzji jest uświęcony, tak? To jest ten szczyt wolnej woli. No więc wszystkie badania neuronalne nad tym, co się dzieje przed tym, kiedy ja sobie uświadomię, że podjąłem decyzję, no są interesujące. Ponieważ nie ma żadnych świętości, więc sfera samadhi, oczywiście, czemu nie? Tutaj znowu no, można by próbować, tak, można by próbować wywoływać w człowieku. Robi się takie badania zresztą, że skanuje się modlących się ludzi, skanuje się medytujących mnichów, potem się wykrywa tam. No to jest taka prymitywna wersja, to są te wszystkie fale, tak, te podstawowe, to co znamy już dziś od 100 lat. No ale są też jakieś bardziej zaawansowane formy. Natomiast zastanawiałem się nad tym, to jest interesujące mimo wszystko, bo zwróćcie uwagę, że jedno badanie pamiętam, przypisu nie pamiętam, ale było robione, gdzie zidentyfikowano rzekomo jakieś tam miejsce w mózgu, które się aktywuje w momencie modlenia się, w momencie, nawet ściślej tam było, w momencie kontaktu z transcendencją, tak to zostało nazwane. No więc oczywiście były próby, a co jeżeli tam pobudzimy tym takim stymulatorem magnetycznym? Co się stanie, jeżeli pobudzimy to miejsce? No i tam było, że u osób wierzących, którym tam stymulowano ten obszar, wyłoniło się jakieś takie poczucie właśnie kontaktu z transcendencją. Natomiast u osób niewierzących poczucie, że ktoś jest w pokoju. No, więc, no natomiast, tak jak mówię, no nie pamiętam tego na tyle dobrze, żeby to bardziej naukowo opowiedzieć. Natomiast, i te takie same badania się robi w głębokim stanie medytacyjnym. Natomiast interesujące, bo samadhi oczywiście to nie jest tylko pojęcie na stan fizjologiczny, to jest pojęcie, żeby rozwijać się na ścieżce medytacyjnej, trzeba też jednocześnie rozwijać się na wszystkich frontach. Nie można, że tak powiem, wygenerować sobie stanu samadhi po prostu fizjologicznie, dlatego że zresztą tak jak modlitwy, tak, nie da się wygenerować w kimś żarliwego modlenia się, tak. No, można wywołać pewne stany fizjologiczne, natomiast no,
jak możemy wywołać choćby modlenie się u człowieka, który nigdy o Bogu nie słyszał. Tak? To modlenie się nie ma wyłącznie aspektu fizjologicznego. My też ładnie byśmy powiedzieli, ma aspekt poznawczy też. No więc jest pytanie, jakby wyglądało takie pseudo coś. Takie pseudo samadhi. No i okej. I tutaj to jest nasze podsumowanie. I na końcu rozszerzenie umysłu, zupełnie nowe formacje mentalne. To jest coś, co na koniec chciałem tylko rzucić i to jest już bardzo spekulatywne. O, 15 minut. No to ja w 3 minuty się wyrobię i możemy potem porozmawiać. Co by to znaczyło zupełnie nowe formacje mentalne, czy też zupełnie nowe stany świadomości? No to, o czym mówiłem na początku, czyli nie tylko włamywanie się do rzeczy istniejących albo naciąganie ich reguł, tylko coś zupełnie nowego, zupełnie nowa kategoria. Tak, żeby Hindusi musieli siąść i dopisać 47, tak? Tak, żeby Husserlowi trzeba było dopisać tam poza tymi treściami i wszystkim innym, tak? Coś zupełnie nowego. Jakby mogło wyglądać coś zupełnie nowego? To, co tutaj pokazałem na tych dwóch obrazkach, to jest też ci z was, którzy się interesują, to pewnie wiedzą to lepiej ode mnie, to jest rozwój konektomu ludzkiego, czyli tego zbioru powiązań. To są takie główne trakty neuronalne w mózgu. I one się rozwijają, w tym rzecz, że one się rozwijają, więc jakby to jest takie moje małe przypomnienie, że one są plastyczne. To jest bodajże, tutaj mamy 15-latka i 25-latka. To są takie główne i silniejsze sposoby, na jakie sygnały wędrują pomiędzy głównymi częściami mózgu. W każdym razie one są plastyczne. I teraz zwróćmy uwagę, co by to znaczyło tak naprawdę, że jest coś, że jest, nie wiem, nowy zmysł na przykład. No, żeby on był naprawdę nowy, no to znowu, to tutaj przydałby się jakiś neuroanatom, ale żeby był naprawdę nowy, no to w jakimś tam miejscu w mózgu musi trafiać coś z miejsca innego niż kora wzrokowa, no bo mózg działa funkcjonalnie, tak? Więc jeżeli coś trafia z kory wzrokowej, to jest wrażeniem wzrokowym, no nie przeskoczymy tego. Czego byśmy tam nie władowali do tego kanału, którym trafiają bodźce wzrokowe, to będzie jako wzrok odebrane, tak? Jeżeli coś wygląda jak ketchup i smakuje jak ketchup, to jest ketchup. No, więc jeżeli coś trafia nerwem wzrokowym, to nie nadamy melodyjki nerwem wzrokowym. No nie nadamy jej po prostu. Znaczy, no możemy nadać nic, co nam się wydaje, że jest melodyjką, a człowiek i tak to zobaczy. Więc no, musiałoby nastąpić jakieś zasadnicze przeformatowanie tych drucików. Natomiast myślę, że to się da zrobić, co ciekawe. Znowu badanie helsińskie, ciekawe takie. Tutaj mamy odtwarzanie. Ludziom kazano wyobrażać sobie człowieka o pewnych cechach. Czyli na przykład myśli intensywnie o łysym mężczyźnie, myśli intensywnie o łysym mężczyźnie, albo o blondynce, albo o człowieku starym, człowieku młodym. Ale to jest tylko wstęp do badania dużo ciekawego. I to się udało tam potem odtworzyć. Natomiast dużo ciekawsze badanie zrobili coś taką nieładną sztuczkę na ludziach, że pokazywali im zdjęcia ludzi i kazali ich oceniać pod względem atrakcyjności. I na tej podstawie wytworzyli sobie taki obraz, jak to jest, kiedy mózg tej osoby widzi kobietę bądź mężczyznę atrakcyjnego, nieatrakcyjną. I później wpuścili w ten cały układ zamknięty do postaci pętli zwrotnej taki algorytm generujący i zaczęli generować indywidualnie każdemu wedle zapotrzebowania ich mózgów atrakcyjne bądź nieatrakcyjne twarze. I to było bardzo interesujące, bo ludzie często byli zaskoczeni. Znaczy nie potrafili zaprzeczyć, że powstały twarze, które są atrakcyjne, ale bardzo często nie wiedzieli, dlaczego, nie spodziewali się, byli tacy przyjemnie zaskoczeni. Nie wiedziałem, że tacy faceci mi się podobają. No i to jest interesujące, dlatego że tutaj docieramy troszeczkę do czegoś takiego jak wydobywanie pewnych skłonności, które tkwią w umyśle, natomiast nie są zwerbalizowane, nie są znane. W starych dobrych czasach powiedzielibyśmy podświadome, ale dzisiaj nie używamy tego określenia. Są nieuświadomione w każdym razie i to jest interesujące, dlatego że to jest coś, co tkwi niejako w strukturze umysłu, tkwi w mózgu, ale nie mamy do tego dostępu, nie wiemy o tym. Więc to jest pewna bardzo interesująca rzecz, bo gdyby udało nam się nawiązać jakiegoś typu relację z takim urządzeniem, w której systematycznie bylibyśmy w stanie wyciągać pewne rzeczy ze swojego umysłu, do których nie mamy normalnie dostępu, jest interesujące, co by się wtedy wydarzyło, prawda? Bo to jest pewna dodatkowa jakość. Nie mamy takiej możliwości, niejako z definicji. Natomiast najciekawsza chyba rzecz, i to jest mój ostatni slajd zresztą, to jest świeżutka sprawa. No, może Państwo słyszeliście z mediów niedawno pierwszy przypadek skontaktowania się z człowiekiem w stanie całkowitego, complete locked-in syndrome, tak, całkowitego zamknięcia. Czyli zero jakiejkolwiek, żaden mięsień, zero. No i ten człowiek na przestrzeni tam miesięcy tracił kolejno z możliwości komunikacji. W końcu dzisiaj nadaje przy pomocy aktywności mózgu taki anonimowy Niemiec. W moim wieku zresztą, rocznik 85.
W ciągu 2 lat w ogóle, od momentu, kiedy zauważył, że coś mu się kubek ciężko chwyta, do momentu, kiedy już się musiał tak komunikować, 2 lata. Taka choroba. No ale co jest interesujące filozoficznie w tym wszystkim? Jak on nadaje? Bo tak, testowali, mamy ten moment zero, czyli ten moment, kiedy tracimy ostatnią nitkę kontaktu, oko żadne już, nie drga powieka, nie drga zero mięśnia żadnego, no i leży. I na tym etapie już naukowcy z nim zaczęli pracować i bodajże 86 dni nie udało im się uzyskać żadnego sygnału, czyli przykładali te elektrody, mocowali wszystko. Nie wiadomo, no w tej sytuacji nie wiadomo, czy człowiek kontaktuje, tak? Nie wiadomo, czy ma przytomność. I przetestowano 86 dnia taką inną metodę, mianowicie puścili głośniczek z piskiem takim i powiedzieli mu, słuchaj tam, dajmy na to, nie wiem, Heinrich niech ma na imię, nie wiadomo jak ma na imię, Heinrich, słuchaj, Heniek, rób cokolwiek, żeby ten pisk szedł w górę, żeby był coraz wyższy. I wytrenowali komputer z kolei, żeby w aktywności mózgu tego człowieka wychwycił cokolwiek powtarzalnego. Czyli mówimy, rób wyżej i to piszczało. I po pewnym, bardzo szybko, tego samego dnia udało się zrobić tak, że on jakoś robi mózgiem, że to piszczy wyżej albo niżej. I to jest sygnał binarny w tym momencie. I do dzisiaj ten facet, w momencie, kiedy ten artykuł został opublikowany, czyli faktycznie świeżynka, 2022, ten facet miał za sobą około rok nadawania, średnio 1 litera na minutę, bodajże, tak, średnio 1 litera na minutę, nadaje wyłącznie w ten sposób. I teraz jak on nadaje? No właśnie, nie wiadomo. Z nim się nie pogada, bo on daje z siebie 200 liter dziennie i to są głównie komunikaty typu poduszka wyżej, tak, zmiksujcie mi kurczaka, piwo mi dajcie, Tula mi puśćcie, to on do mediów trafił, bo jeden z pierwszych sygnałów był moja ulubiona płyta Tula, głośno. No więc ciężko jest, w ogóle z człowiekiem w ogóle ciężko rozmawiać o jego subiektywnych stanach świadomości, a co dopiero w takich warunkach i teraz jak on to robi. Bo to powstało na gruncie neurofeedbacku, czyli jedyne co wiemy to jest, słuchaj Heniek, rób z umysłem jakoś tak, żeby to piszczało wyżej. I my teraz nie wiemy, co on robi. Czy on na przykład, bo to mogło być coś dowolnego, tak? Na przykład myśli o miejscu i to wtedy piszczy wyżej, albo myśli o twarzy, piszczy niżej, ale no może nie, coś robi. I w innych takich przypadkach, kiedy stosuje się neurofeedback, bardzo często dochodzi do sytuacji, że ludzie za bardzo nie wiedzą, jak to robią. Czyli sterowanie myszką, sterowanie... Neurofeedback ma to do siebie, że to ma działać. Więc ludzie robią jakoś tak ze swoim mózgiem, że działa, natomiast to nie jest taka prosta rzecz, że obliczam, robię w głowie 2 plus 2, 4, 8, 16, 32, 64, albo, nie wiem, myślę o seksie, na przykład jakiś inny silny sygnał. Zwykle to jest coś innego, ale działa. I tu jest, myślę, taki ciekawy potencjał dla wyłonienia się zupełnie nowej jakości, bo on w tym momencie tak naprawdę tym umysł, nie wiemy, co się dzieje w jego umyśle oczywiście, ale swoim własnym stanem świadomości piszczy wyżej albo niżej. Czyli ten piszczyk idący wyżej albo niżej jest przedłużeniem jego strumienia świadomości niejako. Natomiast jak on to robi, jaka przemiana następuje w jego strumieniu świadomości, prawdopodobnie się nie dowiemy. No i tyle. Nie mam żadnych uczonych podsumowań. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do pytań. Dziękujemy bardzo. Poproszę o zgłaszanie się do pod mikrofon, żeby pytanie się nagrało. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za prezentację, była świetna i no, z zapartym tchem wysłuchałem. Ale tak właściwie dużo mam pytań, ale zacznę może takiego kłopotliwego, bo tytuł był o rozszerzonym umyśle, ale ten umysł dalej jest w umyśle, w sensie takim, że jak przyjmiemy, że to wszystko, o czym opowiadałeś, to są jakieś bodźce, które są, jakby otrzymuje mózg. No i te wszystkie jakości, choćby nawet one były zupełnie nowe, tak, to dalej dzieją się w tym umyśle. Znaczy on nie jest rozszerzony. Tak sobie... Zależy, jak rozumiemy rozszerzone. Tak, tak. No to jest też pytanie o to, jak to rozumiesz. To jest jedno. A drugie to być może, no to jest naiwne pytanie. Są takie robione eksperymenty z wirtualną rzeczywistością, że osoba ma okulary wirtualnej rzeczywistości. Z tyłu jest kamera, która nagrywa tą osobę, więc ta osoba w tych okularach widzi siebie, obserwuje. I to jest takie doświadczenie, którego normalnie nie przeżywamy.
podobno jest wygenerowane takie doświadczenie jakby bycia poza sobą, bycia poza swoim ciałem, prawda? Czyli wiem, że to jestem ja z tyłu, jestem jednocześnie tu, gdzie jestem, ale ostatecznie dostajemy jakieś takie wrażenie. Tak. Czy to by spełniało twoje takie kryterium zupełnie nowego doświadczenia? Nowości. To takie dwa pytania. Jasne. No jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, to tak, to wynikło troszeczkę z tego, jak na początku zdefiniowałem umysł, czyli powiedziałem, że interesują mnie nowe rzeczy dziejące się w tym samym jednym strumieniu świadomości. Natomiast tak, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że inni rozumieją to pojęcie inaczej. Na przykład używa się tego pojęcia w odniesieniu do umysłu, tego swarm intelligence całego, tak, umysłu roju na przykład, że internet staje się jednym wielkim umysłem, pod którym my gdzieś tam jesteśmy podpięci, albo że komputer niejako trochę myśli za nas. Jakby ja o tym doskonale wiem. Natomiast dla mnie z tej perspektywy, mówię, każdy ma swoją, jak mówił Tischner. Z tej perspektywy to mimo wszystko, z punktu widzenia mnie, to się i tak gdzieś dzieje gdzieś tam. Czyli ja dostaję gdzieś informacje o tych innych umysłach, o tych innych procesach tam zachodzących, ale tak czy inaczej mnie interesuje to, jak one trafiają do mnie. A z umysłem jest też taka rzecz, którą jeszcze pamiętam z filozofii, że w zasadzie o tych innych umysłach to niewiele wiemy, więc nawet gdyby się pojawiła jakaś super umysłowość gdzieś w tej sieci, w tym wszystkim, to z mojego punktu widzenia byłaby w dużym stopniu niepotwierdzoną plotką, więc tak jak mówię, taka po prostu perspektywa. Wychodzimy z fenomenów. Natomiast ta druga rzecz, tak, może po prostu nie doceniłem tego, jak ciekawe rzeczy można robić z VR-em. No pewnie tak, pewnie da się uruchomić jakieś takie zupełnie nowe rzeczy w umyśle człowieka takimi zupełnie, ja bym powiedział, prostymi technikami, ale tak naprawdę nie prostymi. No eksperyment Libeta, przecież do dzisiaj się wszyscy nim ekscytują. Jakie to proste rzeczy można zrobić tak prostymi zupełnie środkami. Tak, więc pewnie tak, jeżeli to, nie wiem jak to jest. Chętnie bym się poddał takiemu eksperymentowi, żeby dowiedzieć się, jak to jest. Mieć poczucie wyjścia ze swojego ciała i patrzenia na własne plecy. Myślę, że tak, nie miałbym żadnego problemu z przyznaniem, że da się wytworzyć istotnie nową jakość, fenomenalną, przy pomocy takiego czegoś. Więc jest szansa, że dowiemy się, jak to jest być nietoperzem. No tak, myślę, że tak. Natomiast jakby to, co tutaj pan zwrócił uwagę, że nawet jeśli w umyśle pojawi się nam jakaś nowa jakość, to będzie coś w umyśle. Jakby zawsze coś, co nam się pojawi w umyśle, będzie czymś, co nam się pojawiło w umyśle. Jakby trudno wyjść poza to stwierdzenie, prawda? Po raz kolejny cieszę się, że nie jestem filozofem umysłu. Tak, nie da się zaprzeczyć. To jest, nie miałbym nigdy ambicji, żeby wykroczyć poza ten fakt. Idzie poza umysł, to przestanie być czymś nowym. Tak, o to chodzi właśnie. I o to też chciałem na początku powiedzieć, że zawęziłem sobie zainteresowanie. Jeżeli coś mi się nie pojawia w moim strumieniu świadomości, to nie należy do tego, o czym mówię. Adwocem tego, co pan powiedział, to mnie się wydaje, że gdyby była taka możliwość, że pojawi się jakiś super umysł, to owszem, gdyby on tylko tkwił w tej swojej super umysłowości, to owszem. Ale jest taka możliwość, że jak będzie super umysł, to tak jak cywilizacja stworzyła, tak jak ludzie o określonym umyśle stworzyli cywilizację i to zmieniło świat, to ten super umysł może dalej odkrywać świat i w ten sposób może na przykład odkryć nowe prawa i zacząć zmieniać rzeczywistość. I wtedy ewidentnie wyszedłby z tego ukrycia i nie tylko byłby tym umysłem, który jest gdzieś tam ukryty. On by spowodował jakieś działanie, o którym nam się nie śni. Więc tak, przy czym dopóki by nie nastąpiło przekazu tych stanów subiektywnych do ludzi, to my byśmy się o tym nie dowiedzieli, prawda? Znaczy patrzylibyśmy na to, co się dzieje wokół siebie i wciąż byśmy chyba, tak myślę, nie wiedzieli, czy tam się kryje za tym jakiś umysł. Ale to jest chyba ten fundamentalny problem. Podczas pana wspaniałego wykładu cały czas myślałem, jak to taki czysty przykład jakiegoś tego nowego umysłu dać. I sobie myślałem tak, nasz umysł funkcjonuje w oparciu o zmysły. To trzeba by wymyśleć taki jakiś zmysł, który jest zupełnie inny niż te, które znamy. Gdyby człowiek nagle dostawał takiej wiedzy, na przykład ile jest osób, gdyby taką wiedzę na okrągło miał, no to jest taki przykład.
Ale tak sobie pomyślałem, gdyby nagle człowiek dostał zmysłu węchu, gdyby nagle człowiek dostał węch taki, jaki ma pies, to jest tylko, można powiedzieć, zmiana wrażeń, ale nasz świat zrobiłby się zupełnie inny, bo nagle widzielibyśmy, czy czulibyśmy ślady wszystkich osób tutaj i jeszcze nie wiadomo co. Mhm. Nie wiadomo, co by było. No tak, na pewno. No jest jeden zmysł, o którym ja nie przeczytałem w żadnym uczonym dziele filozoficznym, a mam go i jestem ciekaw, czy są też na sali takie osoby, poczucie niedojedzenia kanapki. To jest bardzo interesujące. Nie wiem, czy też to macie, że jest, jeżeli coś się składa z 10-15 jednostek, kęsów, to mój umysł śledzi. Jest pewne uczucie niedopełnienia, kiedy jest jeszcze jeden do zjedzenia, a najgorsze uczucie jest wtedy, kiedy zostawię sobie jeden kęs czegoś, opuszczę pomieszczenie i cały czas jest to uczucie napięcia, że jest jeden niedojedzony kęs i ktoś go zje w tym czasie. I wtedy jest niemożliwość dopełnienia tego. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. I to nie wiem, czy to się da zedukować do czysto takiego poziomu kognitywnego. To jest bardzo wisceralne takie. Pozwolę sobie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za cudowny wykład. Pozwolę sobie na koniec udzielić króciutko głosu. Po pierwsze, oczywiście mam ten zmysł. I doskonale znam to bolesne uczucie, ponieważ mam też 4 koty i dziecko. I to... Natomiast tylko króciutko mam taką uwagę też jeszcze w sprawie różnych innych doświadczeń. Nie wiem, co pan sądzi na temat tych prób fenomenologicznych, analiz, doświadczenia substytucji sensorycznej. Bez bezpośrednich wszczepów neuronalnych, no ale właśnie z użyciem Enactive Touch, no to przecież w Krakowie właśnie robi ta pracownia. No, z tego, co czytałam i z tego, co słyszałam, to rzeczywiście, zwłaszcza z czasem, kiedy, tak jak pan o tym mówił, wykształca się ten język, to, co opowiadają osoby używające, nie wiem, powiedzmy, dotyku do tego, żeby zastępować wzrok, opisują coś właśnie raczej nowego. Tak? Że to właśnie nie jest już ani dotyk, ani wzrok, tylko właśnie być może coś zupełnie pośredniego. No, bardzo interesujące. No to jest chyba byłby przykład na to, co pokazywałem na tym slajdzie z przerzucaniem się, powiedzmy sobie, ścieżek tych głównych traktów, to co się traktografią wizualizuje. Myślę, że takie by było tego wyjaśnienie neuronalne, natomiast zupełnie się tym nigdy nie interesowałem od tej strony. Ale tak, to by ilustrowało to, że wielokrotne powtarzanie, że lata życia z zupełnie innego typu jakby strukturą bodźców, może wyłonić pojawienie się zupełnie nowej jakości. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że pokazuje, że w mocy umysłu ludzkiego jest pojawienie się zupełnie nowego typu przeżycia pierwszoosobowego, tylko to wymaga czasu. To jest i dobra, i niedobra, o tyle, że no, dopóki się tym bawimy, to się cieszymy, że mamy nowy zmysł, ale jak chcemy rzeczywiście substytucji, no to chcielibyśmy mieć tamten inną drogą, nie? I to się jednak nie udaje. No, ale... no nie da się widzieć dźwięku. Prawda, synestezja jeszcze jest, to są takie różne ciekawe zjawiska. No. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz i czas nas goni, także poproszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję.